Drodzy widzowie, bardzo dziękuję, że jesteście z nami w specjalnej edycji 18 edycji Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej. Nazywam się Lichi Nagler, jestem główną selekcjonerką festiwalu. Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo zaszczycona powitać tutaj izraelskiego reżysera filmów dokumentalnych Jonatana Nira, który razem z Danim Menkinem wyreżyserował film Zdjęcie życia, który pokazujemy w tegorocznej edycji festiwalu. Cześć Jonatanie, witam i bardzo dziękuję, że zechciałeś do nas dzisiaj dołączyć. I zanim zaczniemy, chciałabym Cię przedstawić i powiedzieć kilka słów o Twojej pracy. Jesteś reżyserem filmów dokumentalnych, a swoją karierę zaczynałeś jako fotograf podwodny. W 2011 roku nakręciłeś film Brat delfinów, który wygrał wiele międzynarodowych nagród. Jesteś też ekspertem w dokuterapii, jeśli dobrze Cię zrozumiałam. A Twój film Zdjęcie życia to jest zapierający dech w piersiach dokument. To film przyrodniczy, połączony z bardzo osobistą i psychologiczną historią. Z historią Amosa Nahuma, fotografa przyrody. I na początek chciałam Cię zapytać, jak w ogóle doszło do realizacji tego unikatowego projektu. I jak zdefiniowałbyś dokuterapię w kontekście tego filmu? Tak jak już powiedziałaś, zanim zacząłem kręcić filmy dokumentalne, byłem fotografującym dziennikarzem i fotografem podwodnym. I w tych dwóch dziedzinach Amos Nahum to jest po prostu legenda. Wszyscy go znają, jest bardzo znany. Dwa razy wygrał główną nagrodę w konkursie BBC na fotografa roku, jak również wiele innych nagród w bardzo ważnych konkursach. Więc znam tego mężczyznę, znam tego człowieka, zostałem mu przedstawiony na festiwalu w Antibes we Francji, w którym brałem udział. I już od pierwszego momentu, kiedy się poznaliśmy, nastąpił taki klik, czuliśmy się bardzo dobrze ze sobą, czuliśmy, że coś nas łączy. Nasze historie są podobne, obaj jesteśmy Izraelczykami. Mamy również podobne doświadczenia, jeśli chodzi o naszą służbę wojskową, w siłach specjalnych, w jednostce siłach specjalnych. Dlatego myślę, że mieliśmy już dobre relacje od samego początku. I utrzymywałem z nim kontakt przez 2-3 lata i ta nasza relacja, powiedziałbym, była taka bardzo zawodowa. Dzwoniłem do niego raz na jakiś czas, wysyłałem mu zdjęcia, on je komentował i tak dalej. Ta nasza relacja stała się bardzo osobista w 2006 roku. Ponieważ wtedy zostałem ranny w czasie II wojny w Libanie i wtedy Amos zadzwonił do mnie, mówiąc, że słyszał o tym, że zostałem ranny. Powiedział mi, że też miał pewną historię związaną z jego służbą wojskową, jak wielu zresztą Izraelczyków. Bardzo się o mnie martwił, długo ze mną wtedy rozmawiał. Ta nasza relacja stawała się wtedy coraz bardziej osobista i zaczął mnie zapraszać do wzięcia udziału w swoich wyprawach jako jego asystent. I pracowałem jako jego asystent. Im bardziej go poznawałem, tym bardziej wiedziałem, że jest to materiał na świetną historię do opowiedzenia. I bardzo chciałem się dowiedzieć, kim jest ten człowiek poza tematem zdjęć, poza tymi zdjęciami, które robi. Kim jest ten człowiek, który pływa tak blisko rekinów, tak blisko krokodyli, tak blisko anakondy czy płetwala błękitnego? I tak zaczęliśmy pracę nad tym filmem. To był długi proces. Tak, to jasne oczywiście. A czy możesz coś powiedzieć o tej dokuterapii w kontekście tego filmu? To jest terapia twojego głównego bohatera, to jest terapia dla widzów, to jest terapia dla filmowców. To coś więcej niż technika. To bardziej taki koncept, który stworzyliśmy w ostatnim dziesięcioleciu, może troszkę więcej niż dekadę w Izraelu. Stworzyłem go razem z Joramem Ben-Yehudą, który był głównym psychologiem w armii izraelskiej przez wiele lat.
I tak zetknąłem się z tematem dokuterapii. Zacząłem odkrywać możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie filmów dokumentalnych w procesie terapeutycznym. To było w czasie, kiedy pracowałem nad Bratem Delfinów oraz Bez bólu, Cutting the Pain, czyli dwoma moimi pierwszymi dokumentami. I w czasie pracy nad tymi dwoma filmami zdałem sobie sprawę, że mam do czynienia z bohaterami, którzy doświadczyli potwornej traumy. Zdałem sobie sprawę z tego, że to ja trzymam kamerę, że mogę zadać każde pytanie, jakie przyjdzie mi do głowy, że mogę zmontować ten film w taki sposób, w jaki chcę go zmontować. I czułem na sobie tę odpowiedzialność, bo wiedziałem, że opowiadam historię, tworzę narrację, tworzę wspomnienie dla tych ludzi. Można powiedzieć, że prawie kreuję dla nich tożsamość. Niektórzy moi bohaterowie cierpieli naprawdę na bardzo silny zespół stresu pourazowego. Czasami nawet tego nie pamiętali, a już na pewno nie chcieli o tym rozmawiać. Więc to była ogromna odpowiedzialność i rozpocząłem pracę z Joramem Benihudą, który na początku był tylko moim doradcą, ale powoli zaczęliśmy pracować razem i stworzyliśmy coś na kształt protokołu, który nazwaliśmy dokuterapią i używamy tej nazwy w instytucjach zdrowia psychicznego w Izraelu. Używamy jej w policji, używamy jej w armii izraelskiej, w organizacjach pierwszej pomocy, jak również w terapii indywidualnej. Generalna koncepcja tej terapii polega na stworzeniu filmu dokumentalnego, który wspomógłby pozytywny proces terapeutyczny głównego bohatera. W tym protokole zawarta jest informacja, że my zapraszamy naszych bohaterów także do montażowni, żeby mogli wziąć udział w projekcie na każdym jego etapie, żeby mieli wpływ na tworzenie tego filmu jako całości. A w przypadku Amosa, on był włączony w tą warstwę narracji, w tworzenie tej warstwy narracji. Rozmawiał z nami cały czas, mówił o tym, czym jest historia, którą opowiadamy. Dopasowywał ją razem z nami i oglądał z nami ten film, gotowy już, i dał nam swoje notatki na ten temat. Nie ze wszystkim się zgadzał, ale był to proces, przez który przeszliśmy razem, żeby stworzyć narrację, do której on mógłby się odnieść i żeby mógł poczuć, że to jest jego narracja, a nie tylko nasza. To była szalenie skomplikowana produkcja. Możesz podzielić się doświadczeniami technicznymi z procesu powstawania tego filmu. Jak udało ci się kręcić w takim miejscu, jak zorganizowałeś te wszystkie szczegóły? Bardzo często jest tak, że moja praca jako reżysera i producenta polega na znalezieniu ludzi, z którymi możesz pracować. I Amos dał nam kontakt do Adama Rawicza, który jest prawdopodobnie najlepszym operatorem na Arktyce na świecie. Pracował w kanadyjskiej Arktyce przez ostatnie ćwierć wieku. Jeździ tam prawie co roku, więc ma te wszystkie kontakty. Zna ludzi, zna miejsca, zna Inuitów, czyli tubylców, którzy są ekspertami. I oni wiedzą, kiedy i gdzie pojechać, żeby spotkać niedźwiedzie polarne, które będą pływały. Oni wiedzą, jak je dostrzec z naprawdę z dalekiej odległości. Wiedzą, jak przetrwać w tych naprawdę trudnych warunkach. Pracowaliśmy nad tym filmem naprawdę wiele, wiele lat. Myślę, że upłynęło 3 lata od momentu, kiedy zebraliśmy pierwsze pieniądze, do momentu, kiedy wyjechaliśmy na zdjęcia. Może to były nawet 4 lata, ponieważ na zdjęcia trzeba pojechać naprawdę przygotowanym, bo to są tylko 2 tygodnie w roku, kiedy masz to okno, tę możliwość. Mówię tutaj o warunkach pogodowych oczywiście, kiedy możesz tam pojechać i robić zdjęcia. A ten rok, w którym kręciliśmy, był bardzo trudny, był bardzo specyficzny, ponieważ lód na morzu bardzo długo nie topniał, więc mieliśmy tak naprawdę mniej niż tydzień, żeby znaleźć niedźwiedzie polarne, żeby Amos mógł zrobić zdjęcia pod wodą, kiedy ten niedźwiedź pływa, albo rodzina niedźwiedzi, tak jak widzimy na końcu filmu. Jeśli oglądaliście... Tak, oczywiście. Pojechaliśmy tam z 2 tonami sprzętu. Musiałem dostać się 9 samolotami z Izraela na miejsce, w którym kręciliśmy. To były 4 dni w podróży. I kiedy jesteś tam, wśród tej natury, nie możesz przewidzieć nigdy, co się stanie.
I to jest jedna wielka niepewność. To jest to, co chciałam cię zapytać, ponieważ to jest film, który spełnia marzenie Amosa, żeby popływać razem z niedźwiedziami polarnymi. Ale kiedy tam już wy dojechaliście, to szanse na to, że tak będzie, że spotkacie niedźwiedzia, były prawdopodobnie bardzo małe. Oczywiście pod koniec filmu to marzenie się spełnia, ale chciałam zapytać cię, jak w takiej sytuacji można traktować scenariusz? Bo jestem przekonana, że miałeś jakiś plan B w przypadku, gdybyś dotarł do domu bez tego zdjęcia. Otacza nas niepewność, nigdy nie wiemy, co się stanie. To jest film dokumentalny. Ja się przygotowałem, przyjechałem tam z 2 tonami sprzętu, wynajętym samolotem, z 6 kamerami, czyli trzeba być przygotowanym. Musisz mieć odpowiedni sprzęt do wszystkiego, odpowiednio dużo jedzenia, odpowiednio dużo ciepłych ubrań. Musisz być po prostu przygotowanym. Ale kiedy już tam dolatujesz i znajdujesz się tak naprawdę pośrodku niczego, 500 kilometrów od najbliższego człowieka, który jest Inuitą, który mieszka gdzieś tam w swojej wiosce, i jeśli jesteś tak daleko od wszystkiego, to musisz się pogodzić z tym, że nie masz kontroli nad niczym, że jesteś częścią tej natury i że musisz słuchać tubylców. I musisz słuchać tych, którzy mają większe doświadczenie niż ty sam. I musisz być optymistą. Ponieważ jeśli wejdziesz w taką strefę oczekiwań, i z pewnym rodzajem planu, że pierwszego dnia muszę zrobić to i to, a drugiego to i to, to skończy się to olbrzymim stresem dla ciebie, dla całego twojego otoczenia. I na pewno nie dostaniesz tego, co chciałeś dostać. Zatem jest to wielka niepewność, optymizm. Musisz być optymistą i musisz pracować z odpowiednimi ludźmi, żeby ta szansa na sukces była jak największa. Ale dopóki nie zrobisz tego zdjęcia, nie wiesz, czy je będziesz miał. I czy w ogóle jesteś w stanie je zrobić. Mam takie 2 małe pytania. Czy byłeś wtedy w wodzie, kiedy to zdjęcie zostało zrobione? I jeśli możesz nam powiedzieć cokolwiek o tym, co stało się minutę po zrobieniu tego zdjęcia, o reakcji Amosa. Nie, ja nie byłem wtedy w wodzie. Jestem instruktorem nurkowania z 3,5 tysiącami razy, kiedy zszedłem pod wodę, ale nie mam doświadczenia w schodzeniu pod lodowatą wodę, taką jaka jest w kanadyjskiej Arktyce. I nie jestem pewny, czy chciałbym wejść do wody, w której pływa niedźwiedź polarny. Chyba nie czułbym się zbyt pewnie, żeby to zrobić. A myślę, że jeżeli nie masz tej pewności, to zwierzęta to od razu czują, cała przyroda to czuje. Wtedy musiałbyś zejść pod wodę z takimi zwierzętami, tylko wtedy, kiedy czujesz się naprawdę pewnie, że chcesz to zrobić. Nurkowałem z rekinami, z orkami, z wielorybami i innymi zwierzętami morskimi, ale niedźwiedzie polarne to dla mnie trochę za dużo. Byłem na łodzi i kręciłem wszystko z poziomu wody i miałem okazję zobaczyć niedźwiedzie polarne z bardzo, bardzo bliska i nigdy nie zapomnę tych chwil spędzonych z tymi niesamowitymi zwierzętami, ogromnymi zwierzętami, ponieważ samiec niedźwiedzia polarnego może ważyć nawet 750 kg. I on patrzy ci prosto w oczy, kiedy płynie, przepływa obok twojej łodzi, wydaje te dziwne odgłosy. To jest bardzo szczególne uczucie. Kiedy Amos wyszedł na powierzchnię po tym, jak spełnił swoje marzenie, jak osiągnął swój cel, cel właściwie swojego życia, cel, o którym marzył przez 30 lat, bo chciał zrobić już to wcześniej, ale prawie zginął przy tym, przy realizacji tego. To jest tak szczególnie emocjonalny moment. Wyszedł z wody, wszedł na łódkę, zdjął z siebie ten cały sprzęt i zaczął wszystkich obejmować, zaczął wszystkich przytulać.
Całował nas i krzyczał jak dziecko, które właśnie strzeliło gola na najważniejszych dla siebie zawodach szkolnych. Był bardzo podekscytowany, prawie płakał, śmiał się, krzyczał. I to był bardzo wzruszający moment, ponieważ jeżeli widzisz 65-letniego mężczyznę, który właśnie spełnił swoje największe marzenie, o którym myślał przez tyle lat, i on właśnie spełnia marzenie, które było także jego wielką obawą i któremu udało się pokonać swój strach, swoje wątpliwości i odniósł sukces, to jest naprawdę bardzo szczególny moment. A czy może wiesz, gdzie on jest teraz? Czy jest na jakiejś swojej podróży, czy gdzieś indziej? Amos ma swoją firmę, która organizuje wyprawy, nazywa się Big Animals i która zabiera ludzi na różne wyprawy, na przykład żeby pływać z wielorybami, z anakondami, z orkami, z rekinami i innymi stworzeniami. Wszystko, co możesz sobie tylko wymarzyć. I w czasie tej korony biznes mu trochę podupadł. Teraz dopiero planuje, co będzie w kwietniu przyszłego roku. Można wejść na stronę biganimals.com i tam poczytać wszystkie informacje. A jestem z nim cały czas w kontakcie. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, a tydzień temu dostaliśmy pierwszą nagrodę na festiwalu filmów organizowanym przez ONZ. Ta nagroda była za jego zdjęcie, za zdjęcia Adama i oczywiście za moją pracę. I oczywiście dla Daniego Menkina, który chociaż nie trzymał kamery w ręku, ale jest jednym z reżyserów, reżyserował ten film razem ze mną. To jest praca zespołowa, nigdy nie jest to praca jednej osoby. Gratuluję nagrody. Czy możesz powiedzieć nam coś więcej o swoim nowym projekcie? Jeśli mówimy tutaj o czasach korony, jak udaje się tobie kontynuować pracę filmowca? Może nam coś powiesz, ale tylko jeśli chcesz. Tak, zawsze pracuję nad kilkoma dokumentami jednocześnie. Mam w planie kilka produkcji międzynarodowych, które w tej chwili są trochę wstrzymane, mimo że zebraliśmy na nie dużo pieniędzy, ale są wstrzymane, ponieważ kręcenie w wielu lokalizacjach w dzisiejszych czasach jest bardzo ryzykowne. Jeśli chodzi przede wszystkim o ubezpieczenie, przede wszystkim jest to bardzo niepewne. Nie wiesz, jaka będzie sytuacja w lokacji, w której będziesz kręcić za 2 miesiące z powodu COVID. Także pracuję nad tymi dokumentami, ale powoli. Planuję też cały przyszły rok. Zbieram pieniądze, robię pakiety dla prasy, robię wszystko to, co należy zrobić. Tak, żeby być gotowym na czas, kiedy COVID-a już nie będzie, albo przynajmniej kiedy będzie miał mniejszy wpływ na nasze życie niż ma teraz. I jednocześnie pracuję też nad kilkoma dokumentami w Izraelu. Pracuję nad serialem z Ehudem Baną, który był jak Bob Dylan czy Neil Young, bardzo znanym piosenkarzem, autorem tekstów, który podróżuje po Izraelu w czasach korony i koncertuje, daje koncerty dla alternatywnej publiczności, niezbyt dużej. I mało jest tej publiczności. Wypożyczyliśmy samochód z 77 roku, po takiego Volkswagena. I podróżowaliśmy tym samochodem razem z nim, więc to jest jeden z filmów, nad którymi teraz pracuję. Drugi film to film z Aleksem Libakiem, który jest laureatem konkursu dla najlepszego fotografa izraelskiego. Jest niesamowitym fotografem i pracuje w instytucjach zdrowia psychicznego. Uczy fotografii ludzi, którzy przeżyli traumy. I przez fototerapię pomaga lekarzom i wszystkim ludziom, którzy zajmują się tymi pacjentami. Pomaga im opowiedzieć historię w sposób alternatywny. Kolejny film opowiada o migracji pelikanów. Przepraszam za te hałasy, ale właśnie zaczęło padać, a nic nie szkodzi.
to pierwszy deszcz w tym roku w Izraelu. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o obecną sytuację. No, widzę, że jesteś bardzo zajęty i bardzo bym się cieszyła, gdybyś wysłał swoje kolejne filmy na następną edycję naszego festiwalu, żebyś je skończył, a my będziemy się cieszyć, jeżeli będziemy mogli je pokazać. Jonathan, bardzo ci dziękuję, że byłeś z nami. Życzę ci powodzenia, jeśli chodzi o twoje projekty. Dziękuję, Lichy, dziękuję, że wybraliście nasz film na wasz festiwal i mam nadzieję, że będę mógł przyjechać do Warszawy następnym razem. I bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, cześć, trzymaj się. Cześć, trzymaj się.